Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Ja Was witam oczywiście w nowym filmie. Jestem, kochani, w Pepko. Później jeszcze tylko przejdę sobie do sklepu Teddy i tam zobaczymy sobie też, czy coś nowego jest, czy warto wybrać się akurat teraz na zakupy. I kochani, oglądam teraz bardzo ładne poszewki na poduszki. Jeżeli chodzi o poszewki, to tutaj akurat jest naprawdę bardzo duży wybór. Różne kolory, różne faktury, różne materiały. 40 zł poducha. I tutaj już mamy zasłony, takie szare, 70 zł, bardzo ładne. Obok również za 70 zł, taki kolor musztardowy. Tutaj chyba mamy coś nowego, 60 zł, są to firany. Zdaje mi się, że Wam nie pokazywałam, także chyba, że po prostu mi gdzieś to umknęło. Tutaj mamy kolejne zasłony i takie za 70 zł. Też fajnie wyglądają. I tutaj jeszcze takie firany, 80 zł za dwie sztuki. 50 zł, bardzo ładny obrus. Tutaj obok za 40. I tutaj jeszcze taki 50. Bieżnik 20 zł, bardzo ładny, wiosenny. I tutaj mamy za 25 zł dość dużą świecę. Bardzo fajnie wygląda. Zestaw dla dzieci 25 zł z myszką Miki. Też super. I tutaj mamy taki komplet pieprzniczka i solniczka. Taki komplet kosztuje 40 zł. No powiem Wam, że naprawdę bardzo fajnie wykonane. Ładnie wyglądają. Natomiast za 9 zł możemy kupić taki zraszacz plastikowy i 5 zł takie plastikowe szczotki. Dostępne są u mnie w dwóch kolorach, w kolorze zielonym i szarym. I coś, kochani, na święta. Bardzo spodobały mi się takie jajka od 3 zł. I tutaj mamy zajączki zielone i fioletowe. Cena 10 zł. Obok jajka w trzech kolorach. Cena 5 zł za takie jajeczko. 12 zł takie kolorowe zające. I tutaj mamy bardzo ładne zielone. Też niedrogie, 7 zł. Tutaj jeszcze obok białe. I takie zajączki 10 zł. Jajka do zawieszenia ze starszej kolekcji jeszcze. I tutaj mamy coś nowego. Takie zajączki, które możemy przyczepić na przykład do torebki. Cena 10 zł za takiego zająca. Jak widzicie, u mnie bardzo mało. Albo zostało tyle, albo po prostu tyle przyszło. I tutaj obok chyba są to zające z tamtego roku, 5 zł materiałowe. Zestaw takich jajeczek, różne kolory, tutaj akurat mam w kolorze zielonym i brązowym, 6 zł i taki jajka, 17 lampki. I jeszcze takie za 17. 12 zł natomiast kosztuje taka roślinka. Tutaj akurat mamy z białymi kwiatkami.
Jestem, kochani, już w Tedim. Mam nadzieję, że tutaj znajdziemy o wiele fajniejsze rzeczy, bo jeżeli chodzi o Pepco, no to niestety średnio tym razem. Czasami fajniejsze rzeczy były na przeglądach, natomiast dzisiaj bardzo, bardzo średnio. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, jak to odbieracie, czy coś Wam może wpadło w oko. Tutaj mamy oczywiście dekoracje i takie zestawy świąteczne. 5 zł. Tutaj mamy za 12 zł takiego zająca, którego możemy sobie gdzieś zawiesić. Za chwileczkę Wam pokażę. Ja akurat szukam głównie dekoracji, które mogę sobie przemalować. Bardzo fajny. I tutaj mamy coś dla mnie. 8 zł. Tutaj obok mamy taką ozdobę do zawieszenia. Okno 17 zł. Dużo fajnych rzeczy tutaj jest. Takie malutkie ozdoby metalowe. I 12 zł. Taki baranek, owieczka, zajączek, bardzo puchaty za 17. Thank you.
Bardzo fajne są te pojemniki, na przykład na karmę chyba, 50 zł. Nawet muszą pomyśleć i kupić, bo czasami to opakowanie tu mi się rozerwie i rozsypie. Tutaj mamy pojemnik metalowy na karmę dla psa, 25 zł. 15 zł natomiast kosztuje taki pojemnik w kształcie kości. I taki też jest biało-czarny. 15. Ten jest bardzo fajny dla pieska na jakieś smaczki. Cena tego pojemnika to 25 zł. Nawet mogą stać na wierzchu i super wyglądają. Tutaj mamy jeszcze takie 25. Bardzo fajne koszyki, różne wielkości, dwa kolory brąz i szary. Mały 15, ten duży 35. I kochani, panie wyjmują już dekoracje wakacyjne, morskie. I dziękuję kochani Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło i zapraszam jutro na kontynuację przeglądu asortymentu. Także słyszymy się jutro. Do zobaczenia. Pa!